Cześć ludzie, wracamy do komiksów. Tym razem mam dla was, jak widzicie, War Machine, machina wojenna. Z serii, która jest tak samo trudna do określenia, tak jak ostatnie Loki przy Torze. To tak naprawdę Iron Man, The Iron Avenger. I tak, to jest komiksowa seria, czy tam Legends Series, Marvel's Initiative, War Machine. Tak jakoś. W każdym razie jest seria, która została wydana tam, oczywiście, przed filmem, czy tam, nie, przed filmem w kinie, przed Avengersami w kinie. Inne figurki w tej serii to Crimson Dynamo, niewidzialny Iron Man, Stealth Strike Mark IV Iron Man i Iron Man Mark V Evolution Armor. Tak, tu mamy War Machine, tam jest coś napisane. Jest napisane, że rakieta strzela i że można zdejmować z niego części. No czat. To co? To otwieramy. I jak widzicie, stoi już. Spokojnie. Co mam chcę powiedzieć? Może tak. Ja z reguły wolę ustawiać sobie tam Avengersów i ogólnie drużyny raczej w skali Marvel Select. Choć oczywiście nie stronię już tak jak kiedyś od Marvel Legends. To mimo wszystko wolę je w tej większej skali, tam 7 cali wzwyż. On niestety jest z Legendsów, więc jest przy 6. Do tego figurki Hasbro są mniejsze od tych Toybizów, więc tak naprawdę jest nawet trochę mniej niż 6 cali, tak naprawdę. A że jestem biedak i nie mam przy sobie linijki, to nie powiem wam ile dokładnie. W każdym razie jest dosyć za niski do Marvel Select. Do Legendsów ok, choć też jest mimo wszystko mały. Z mniej więcej rozmiaru tego tam ostatnio wydanego Ironmana. Ale tak, wziąłem go, ponieważ podoba mi się jak wygląda ta zbroja. Szczególnie jego górna połowa. Tu może zbliżę, podtrzymam za nogi. Jak widzicie, tu jest naprawdę fajnie, te ramienniki ruszają się, można je sobie na dół lub do góry opuścić, także jak się komu bardziej podoba, lub zostawić tak na środku. Zrobimy dla hecy tak. Naprawdę, podoba mi się zbroja od pasa wzwyż. Od pasa w dół niestety nie. Nogi po pierwsze wyglądają dosyć leniwie, szczególnie przy malowaniu, na co zaraz zwrócę uwagę. Do tego tutaj te płetwy. Nie widzę jakoś tego. Tutaj mamy jakieś kable wystające. Też nie pasuje tak naprawdę. Wydaje mi się więc, że tutaj po prostu jakieś części zostały wzięte, nie te co trzeba. W każdym razie góra odlana była w takim twardszym plastiku. On jest szary, taki grafitowy. Lekko błyszczący. Mam nadzieję, że to jakoś widać. Nogi ewidentnie są z plastiku miękkiego. Właściwie praktycznie czarnego, mógłbym powiedzieć. Tak samo dłonie, więc nie ma tutaj z nimi za dużo roboty. Białe części nie są wcale pomalowane zbyt ładnie. W ogóle te kółka też nie wiem za bardzo, bo tutaj samo przy tego już przeszkadzają. Choć na szczęście przynajmniej jedno z nich, jak widzicie, można... No okej, okay, można oba przekręcić, także... Tak, może będzie trochę lepiej wyglądało i na pewno będzie lepiej działało. Natomiast dosyć podoba mi się to, jak jest pomalowane, jak są pomalowane te wszystkie zielone lampki, jak widzicie. Kabel odpadł, ale to zaraz się wszystko naprawi. A te lampeczki są same z siebie, są białe i zielonym cieniowaniem tutaj, jak widzicie. Dosyć fajny efekt. To samo jest tutaj na dłoni. Niestety nie wszędzie równo, ale mimo wszystko wygląda dosyć ciekawie. A na pewno zwalona farba jest na twarzy, czy tam na masce. Szczególnie tutaj to białe główienko na górze. Oczy są ok, ale krawędzie maski nie są zbyt wyrównane. Gdzie to widać chyba. Tu mamy na wyrzutni tak samo te kolory. I ok, jest malowany, jest tak sobie, wyrzeźbiony jest niestety też tak sobie od pasa w dół. Serio, zmienić mu nogi. A byłaby figurka o wiele lepsza. W każdym razie tak, zakres ruchu mamy. Głowa, jak widzicie, jest strasznie luźna. Ale to jest chyba staw kulkowy jednak, nie ten na dysku. Trudno i... Chyba tak, to jest chyba kulka. Ramiona mogą wychodzić we wszystkie strony, to jak mówiłem, na ramienniki się ruszają, tu wszystko odpada. Zginane są w bicepsie, podwójnie zginane łokcie. Dłoń we wszystkie strony, można ją zginać. Tu w klacie trochę się tak, na boki niezbyt. Nogi to są... Moment.
stawię Hasbro, więc oczywiście trzeba było je odwrócić. W każdym razie wychodzą. Tak, obracają się tutaj w udach. Nogi są podwójne. Stopy dosyć fajnie ruchome, choć mogłyby być jeszcze na boki. Nie ma w plecach niestety dziury na jakąś podstawkę do latania. A to by, wiecie, zawsze pomogło podnieść go trochę na inne figurki. Nie wyglądałby na takiego małego. No ale tak, w każdym razie jak widzicie, te części, ta wyrzutnia tutaj jest ruchoma. Da się ją zdjąć, jeśli kogoś bardzo potrzebuje. Choć... raczej nie trzeba, myślę, że dosyć fajnie z tym wygląda. To ewentualnie po zdjęciu można oczywiście trochę jakoś za plecy zdjąć. Kable także można odpiąć od rąk, żeby nie przeszkadzały. Choć znów, ja jednak to wolę z tymi kablami. Co ciekawe, stój tu. Ok, możemy go nawet trochę tam, powiedzmy, w miarę, żeby zasalutował z taką otwartą ręką. Ale tak, niech tu postoi chwilę. Nawet to wielkie działo wygląda na nim dosyć fajnie. A przy okazji, tym się strzela. Jak widzicie, ma trochę luźne stawy, niestety. Sprawdzałem, leci naprawdę dosyć daleko. Także uwaga, mechanizm bardzo prosty. Wsadza się rakietę. To się tutaj wtedy lokuje. No i strzela. Figurkę oczywiście bez najmniejszego problemu można mieć bez tej części. To powiedzmy można było też zamienić na drugie ramię, choć nie wyglądałoby to najlepiej. Dziura niestety ma problemy. Kiedy się to wsadzi, wydaje mi się, że ta kulka jest jakby do niej za duża, więc siedzi tak na aby. Każdy ruch tak naprawdę może ją wytrącić stąd. No ale jak mówiłem, to jest War Machine, więc tak naprawdę wielkie działa na jego ramieniu, na obojczyku, nikomu nie przeszkadzają. To oczywiście można do tyłu, do przodu. Można to potraktować jako Gatling Gun, można jako wyrzutnia rakiet, czy tam jakaś inna, jakichś zielonych, dziwnych pocisków. Teraz się wyjmę. Kabel tak samo, podłączyć lub nie. I to mi się właśnie w tej figurce podoba. Ta możliwość różnych konfiguracji. Ogólnie dosyność tych akcesoriów. Jedynie co mi naprawdę przeszkadza, to to, że te nogi nie pasują do takiego mocno zbudowanego torsu, jak widzicie. Szczególnie jeszcze z tym na górze. On tu się wydaje taki mięsisty. Nóżki są takie, wiecie, cieniutkie tu, żeby byle użyć jakieś części, które już były dostępne. I stoi, ale jest to fajne, naprawdę fajna figurka, nawet ten głupi action feature bardzo fajnie się spisuje. Szczerze polecam, tylko przygotujcie się naprawdę, że jest dosyć niski jak na człowieka w zbroi. Ale oprócz tego, jeśli się go kreatywnie ustawi, jestem zadowolony, także duży props.